Dzień dobry, moi drodzy. Witajcie w pierwszym jesiennym holu na moim kanale. No właśnie, ostatnio wpadło do mojej szafy parę rzeczy. Pojawiają się również pytania, nie tylko tutaj, ale też na moim Instagramie. Więc tak sobie pomyślałam, że będę Wam robić takie hole aktualne, to co kupuję, żebyście wszystko mieli w jednym miejscu, żebym mogła Was zawsze odesłać do takiego filmiku. Więc jeśli jesteście ciekawi, co nowego pojawiło się w mojej szafie, zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Zaczynamy tak naprawdę od sweterków. Jest tutaj grupa takich osób, które non-stop do mnie piszą: Anita, kiedy jakieś nowe sweterki? Pokaż jakieś nowe sweterki. A wy wiecie, że ja uwielbiam swetry właśnie w tym okresie jesiennym i zimowym. No i oczywiście musiało się pojawić coś nowego w mojej szafie. Zacznę od swetra, który w ogóle jakieś szaleństwo jest na jego temat. Za każdym razem, kiedy pokazuję się w nim na moim Instagramie. Co prawda, wy już tutaj też widzieliście ten sweterek w moich filmach, a jest to dokładnie, patrzcie jaki piękny kolor, taki oto sweter Zary, moi drodzy. Tak, to jest Zara. Ten sweterek jest taki, powiedziałabym, średnio długi. To nie jest najdłuższy sweter, to nie jest najkrótszy sweter, chociaż pewnie zauważyliście, że ostatnio panuje jakaś taka moda na właśnie krótsze swetry, dłuższe rękawy. Być może jest to też związane z tym, że w ofercie sklepów odzieżowych pojawiło się bardzo dużo spodni z wysokim stanem. A właśnie tego typu swetry, które są krótsze, można fajnie łączyć. I ja tutaj Wam pokazuję właśnie ten oto sweterek. On chyba na stronie Zary jest napisany jako, opisany jako sweter żakardowy, coś w tym stylu. Ale to, co mi się w nim spodobało, to przede wszystkim to, że sweter jest dosyć szeroki i ja tutaj mam rozmiar S, czyli ten rozmiar najmniejszy. Oczywiście przepiękny kolor i też takie bufiaste rękawy. W sumie powiedziałabym krótkie rękawy, więc to jest taki przejściowy sweter, bardziej jesienny, nie do końca sweter na zimę. Chociaż ja też mam już parę pomysłów na ten sweter, więc na pewno w jakichś zimowych stylizacjach zobaczycie, jak będę go komponować z różnymi ubraniami właśnie na taki okres. Ale słuchajcie, ten sweter jest naprawdę bardzo, bardzo ciepły, bardzo przyjemny w dotyku. Co prawda dziewczyny mi pisały, czy dziewczyny się pytały mnie, czy ten sweter nie gryzie, bo on ma niby taki materiał, który mógłby wyglądać troszeczkę jak mohair, coś w tym stylu, ale słuchajcie, on absolutnie nie gryzie. Nie musicie się obawiać, ja go zakładam, ja pod niego co prawda zakładam pod koszulkę, jakąś bokserkę, pod koszulkę taką bawełnianą, no ale oczywiście tutaj dekolt czy rękawy, nic mnie nie gryzie, gorąco Wam polecam. Przepiękny jest ten sweter i naprawdę można go fajnie łączyć z jeansami, z szerokimi spodniami, ze spodniami skórzanymi, czarnymi, spodniami woskowanymi. No będzie wyglądał obłędnie. Lecimy dalej. Kolejny sweter już w takim, powiedziałabym, bardziej klimacie jesiennym. A dlaczego? Ze względu na swoje kolory. I właśnie dlatego po niego, chwyciłam ten sweter, jak zobaczyłam go na wieszaku w Zarze. Tadam! Tak, prezentuje się w ten sposób, czyli widzicie, mamy tutaj połączenie takiej śmietankowego koloru z pomarańczem, z brązem. Ja w ogóle uwielbiam pomarańcze w okresie jesiennym. Fajnie się komponują w różnych stylizacjach, no ale oczywiście brązy też kojarzą nam się z jesienią. No i teraz tak. Ten sweter jest dosyć krótki, jest zdecydowanie krótszy od tego, który Wam pokazałam wcześniej, ale zobaczcie, on ma tutaj takie przepiękne frędzle. I te frędzle ma również na rękawach, które są dosyć długie i też są szerokie.
Taką się właśnie prezentuje. Ja mam go w rozmiarze S, czyli też w tym najmniejszym rozmiarze. I tutaj też muszę zauważyć, że sweter jest dosyć szeroki. Ale on właśnie najfajniej będzie wyglądał z jeansami czy ze spodniami z wysokim stanem. Albo też na przykład do brązowej, fajnej, skórzanej spódnicy czy spodenek też z wysokim stanem. Więc można go naprawdę fajnie komponować. No i tutaj też podkreślę, że sweter jest dosyć gruby, taki mięsisty, przyjemny w dotyku, też już go prałam, nic absolutnie się z nim nie dzieje, nie mechaci się, także też naprawdę bardzo fajny, taki oryginalny sweter, o który na pewno dużo osób będzie Was pytać, też gorąco Wam go polecam. Jesteście gotowi? Lecimy dalej. Trzeci sweterek nowy, który pojawił się w mojej szafie, ale tym razem nie będzie to już marka Zara, tym razem będzie to Guess. I też mogliście widzieć już ten sweterek na moim Instagramie. Mamy tutaj oczywiście logo marki Guess. W ogóle w tym sezonie logo jest bardzo modne, na pewno to zauważyliście. Ja nie mam zbyt dużo rzeczy z ubrań takich, gdzie widoczne jest logo, ale ten wyjątkowo przyciągnął moją uwagę, bo mamy tutaj tak brązy, mamy tutaj oczywiście czerń i mamy przepiękne złote guziki z literką G, charakterystyczne dla marki Guess. Zobaczcie, jak on fajnie wygląda. I słuchajcie, ten sweterek jest też dosyć gruby, bardzo fajny, mięsisty, z fajnego materiału, więc sprawdzi się nie tylko w okresie jesiennym, ale również w okresie zimowym. Ja mam go w rozmiarze S, tak się właśnie prezentuje z przodu, prezentuje się z tyłu, bardzo fajnie się go nosi, też już go prałam i absolutnie nic się z nim nie dzieje i też będzie wyglądał super do jeansów, do czarnych spodni, do szarych spodni, do brązowych rurek, do spodni woskowanych. No można oczywiście nosić go na wiele różnych sposobów. Mi też spodobało się to, że guziki są w odcieniu złotym. Tutaj przy rękawach nie ma żadnych guzików, więc fajnie się komponuje do takich sportowych stylizacji, ale też będzie fajnie wyglądał do bardziej eleganckich. Także jeden zakup z Guess, właśnie taki sweterek. Teraz pokażę Wam dwie rzeczy z okryć wierzchnich i znowu będzie to Zara, ale słuchajcie, będą to już ostatnie dwie rzeczy. Natomiast jesień to oczywiście co? Ramoneski, a ja słuchajcie, uwielbiam. Uwielbiam wszelkiego rodzaju kurtki i ramoneski. No dobra, płaszcze też lubię. Ale to zaraz do tego przejdziemy. Natomiast przeglądałam sobie moją szafę, zanim oczywiście wybrałam się na zakupy i stwierdziłam, że dwie ramoneski, które miałam do tej pory, już niestety nie nadają się do użytku. A dlaczego? Dlatego, że zaczęły się niszczyć, kruszyć, u jednej popsuł się suwak, więc mówię, dobra, najwyższy czas kupić sobie nową ramoneskę. Te dwie, które miałam wcześniej, były z Zary. Jedna była ze skóry i miałam już ją chyba z 6 lat, więc naprawdę dosyć długo wytrzymała. Natomiast druga jest ze sklepu Bershka, jeszcze ją w szafie mam, ale ona już jest taka bardziej z ćwiekami, taka bardziej wyjściowa, no nie dla każdego. Natomiast stwierdziłam, że muszę mieć nową, klasyczną ramoneskę, taką w stylu motocyklowym, czyli tak jak ja lubię najbardziej. No i co? I kupiłam ramoneskę w Zarze. Też już Wam ją pokazywałam na moim Instagramie. Teraz jest dosyć duży wybór tych ramonesek, więc tak na dobrą sprawę każdy z Was znajdzie coś dla siebie. Ja wybrałam opcję ze skóry ekologicznej, ale jest bardzo podobny model w Zarze, który jest ze skóry. Więc jeśli chcecie zainwestować nieco więcej pieniędzy, ten model kosztuje około 450 zł albo 500 zł, to wybierzcie oczywiście skórę. Ja jednak chciałam, żeby to była ramoneska taka właśnie klasyczna, ze skóry ekologicznej i na taką postawiłam. No zobaczcie, no typowa, klasyczna ramoneska, zapinana na suwak, przy rękawach też mamy suwaki, ma oczywiście kieszenie, srebrne dodatki, bardzo wygodna, z podszewką i też wzięłam w rozmiarze S. I teraz mój ostatni zakup, z którego chyba cieszę się najbardziej, ale najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że gdyby nie mój Massimo, to oczywiście ja nie zwróciłabym uwagi na ten oto przepiękny płaszcz.
Ja nie wiem, co ten mój mężczyzna ma, ale zawsze jak wyjdziemy gdzieś na wspólne zakupy, to on zawsze coś dla mnie wypatrzy. Pamiętacie haul przed wakacjami, gdzie pokazywałam wam takie lniane spodnie? W sumie to nawet całkiem podobne wzorem do tego płaszcza. Te spodnie bardzo wam się spodobały, a ja z kolei nie zwróciłabym na nie uwagi, gdyby nie właśnie mój Massimo. Natomiast w tych spodniach chodziłam na wakacjach we Włoszech i wszyscy się mnie pytali, skąd te spodnie. No to jednak coś tam ma, jeśli chodzi o ten gust. Bardzo mnie to cieszy. No i właśnie, płaszcz. Ja wiem, że to jest płaszcz, który nie każdemu się spodoba. I to jest też taki wzór i model, na który nie każda kobieta zwróci uwagę, bo jednak jak kupujemy sobie jakiś płaszcz, to wybieramy zazwyczaj klasyczne modele w klasycznych kolorach, a wiecie, że ja nie jestem osobą, która stawia na klasykę. Ja zdecydowanie lubię rzeczy, które są takie daleko od klasyki. Chociaż mam też w szafie, jak to się mówi, taką kapsułową garderobę, którą można ze wszystkim łączyć. Natomiast no właśnie, wracamy do płaszcza. Płaszcz, słuchajcie, jest dosyć długi, oversize'owy. Ja mam go w rozmiarze XS, czyli tym najmniejszym. Ale to, jak on jest zrobiony, jaki on jest piękny, słuchajcie, jaki on daje efekt, jak się go założy. To połączenie zieleni, czarnego, granatowego, tej bieli, tutaj mamy też taką żółtą nitkę, wygląda przepięknie, uwierzcie mi, kamera tego nie oddaje i trzeba zobaczyć ten płaszcz z bliska. Poza tym to, co mi się w nim spodobało, to również dosyć szerokie, fajne rękawy, więc będzie można pod niego założyć jakiś grubszy sweter, który też ma szersze rękawy. To, nad czym mi zależało. Oczywiście tutaj mamy zapięcie na guziki, których praktycznie nie widać. O, zobaczcie, bo są to zwykłe czarne guziki. Natomiast pod płaszczem jest też podszewka, więc to też jest istotne. To nie jest najgrubszy płaszcz. To nie jest taki płaszcz, który założycie sobie zimą i będziecie się w nim czuć bardzo komfortowo i ciepło. Ja bym powiedziała, że to jest bardziej płaszcz taki przejściowy, jesienny, na początek zimy. No ewentualnie, jeśli będziecie go łączyć z jakimś grubszym swetrem, no to wtedy tak. Ale powiem wam, że no, to jestem ja. Tak, to jestem ja, to jest właśnie mój styl, ja taki styl lubię, na pewno zobaczycie ten płaszcz w niejednej stylizacji na moim Instagramie i nie tylko, już nie mogę się doczekać, kiedy będę mogła go nosić, co prawda jest jeszcze za ciepło na ten płaszcz, ale już w szafie zajął swoje miejsce i czeka na ten dzień. Moi drodzy, to będzie tyle, jeśli chodzi o pierwsze jesienne zakupy w mojej szafie. Jestem bardzo ciekawa, czy coś was zainteresowało, zaintrygowało, coś wam się spodobało. I dajcie oczywiście znać w komentarzach, jakie są wasze pierwsze jesienne zakupy. A może nic nie planujecie kupować w tym sezonie? No, czekam na wasze komentarze, będzie mi się jak zawsze miło czytało. I oczywiście dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Widzimy się w kolejnym filmiku. Przypominam, że linki do tych rzeczy znajdziecie w opisie. Trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia, pa!